przyszło, słuchajcie. Android 7, 6 cali, wszystko to, co widać było na recenzji, został mi po testach. Wystawiam na Allegro za złotówkę. Może ktoś potrzebuje taki telefon, to zapraszam. Głowicę zamówiłem tydzień temu. Jeszcze nie mam. Zobaczymy, co tu jest. Jest do tego torebeczka, jak widzę. Nawet fajna, jak na statyw. Wow! Wszystko zapakowane jeszcze oryginalnie. Taki model wybrałem. Ma być ciężki, głównie do zastosowań domowych. No i kurnia, sobie tu nic nie wkręcę, bo nie mam głowicy. Ja pierdzielę, ale coś tu może jeszcze z tej torbie. Jest, duży dość, trzeba przyznać. To się wysuwa. Można zablokować i tu jeszcze widzę, że można by chyba na ten haczyk coś podwiesić, żeby dodatkowej stabilizacji nabrać. No powiem szczerze, że niezły. Myślę, że będzie stabilny. Nawet może trochę za wysoki, ale to oczywiście sobie nóżkami można podregulować. Bo ile ma? No z 1,80 m taki z wysuniętym. 1,79 m. 2,3 kilo wagi i 16 kilo można go obciążyć. Namierzyłem sklep wędkarski w Kielcach i jadę zobaczyć te fotele, co żeście mi wszyscy polecali. Elektro Impact? Nie wiem, jakaś polska firma podobno, nie wiem czemu ona się nazywa w ten sposób, ale tak się nazywa. Nie pamiętam tej nazwy, ale będziecie wiedzieli, o co chodzi. Zobaczymy, jak będą, to wam pokażę. Trochę mi się wydaje, że one mogą być za niskie, bo to są takie bardziej leżaki do leżenia przy tej wędeczce, a nie takie typowe stołeczki. No, ale oblukamy. Jakieś takie, co by się nie rozpadały. Te są te polskie? To jakiś elektrostatyk? Poczekaj, nie, to jest... A pokaż mi jak... To jest podczas na tandem bike, ale to jest troszkę lepsza konstrukcja niż ten elektrostatyk. Czyli co, elektrostatyk jest lipa? Czy lipa? No, są też kolana. Tak? I ale to takie wędkarskie są co? Wszystkie takie niskie w miarę? A takie wyższe, żeby się nie rozpadało? Raczej nie. Raczej nie? Bo jak rozumiem, czy takie bardziej leżakowe, można by powiedzieć. Dla mnie trochę za niskie takie niestety są rzeczy. Chciałbym takie, no turystyczne bardziej. Te wędkarskie są takie bardzo niskie. Ja sobie zdaję sprawę, że jak się... Co jest? Że jak się siedzi na rybkach, to jest fajnie właśnie na takim niskim, ale jak się siedzi przy ognisku i trzeba jeść zupę, to już nie jest tak fajnie. Poza tym... Niech człowieka nie wypuści. Jak się złożę na takie niskie, to kto mnie tam stąd tego wyciągnie, nie? Musiałbym jakieś tutaj specjalne szkolenie w szkole cyrkowej w Julinku przejść, żeby się stamtąd wycisnąć. Dobra, chyba ta ARB sobie zamówię też, żebym to już miał, bo znowu potem na ostatnią chwilę, wszystko na ostatnią chwilę i będę siedział na ziemi, złapę wilka. Ty, a to nie jest za duże, nie za długie? Jest taki długi ten karabin? Czekaj, bo coś słyszę, że mi wybiera jakieś numery. A, jest trochę miejsca jeszcze. Tak, jest, jak macie. Tak, czyli 22. Nie, odsłucham. Bo ostatnio przyszedł. Nagrywam twoje pierwsze strzały. Zobaczymy, czy... Dobra. Smith and Wesson się dobrze spisał w fabryce. Obiektywnie stwierdzam, że celna bestia. Nieustawiane przyrządy. Nieustawiane przyrządy, taki wyciągnięty, że tak powiem... Prosto ze sklepu. Prosto ze sklepu. No. Kiedyś trzeba będzie usiąść i tak jakoś w miarę ustawić. Ale jak ustawisz, jakbyś kurnia zawsze ci gdzieś schodziło, nie? W sumie to nie jest jakiś ten... Trzeba by wiesz na czym, na jakimś z tym stojaku go ustawić i zobaczyć, nie? Muszę przyznać, że u mnie też całkiem nieźle idzie. Lekko na prawo się wciągam, ale jest... Progres duży. Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie będę nam teraz tarczy pokazywał, ale żeście widzieli. Marian sobie postrzelał ze swojego nowego nabytku. A ja jeszcze ze swojego nabytku nie mogłem postrzelać, także ze strzelnicowego. Ale muszę przyznać, że trening czyni mistrza. Tak jak dawniej na 25 metrów, no tu 25 metrów max, więcej się nie da. No udawało mi się kilka w czarne, to teraz mi się kilka w czarne nie uda. No po prostu niebywałe, jednak trzeba ćwiczyć. Trochę się za tym jednym razem poirytowałem moimi wynikami.
No ale okazuje się, że nie jestem urodzonym strzelcem wyborowym, a trochę treningu już mnie predysponuje do tego, żeby faktycznie w to czarne trafiać. Fajne! Mnie by bardziej się podobało chyba takie strzelanie dynamiczne, aczkolwiek nie wiem, jak goście są w stanie do czegokolwiek trafiać, czy z broni krótkiej, czy z długiej. Tak wiecie, z boku wyciąga i gdzieś tam trafia. No tak jak na filmach widzimy, zawsze wszyscy się tak strzelają. No nikt się nie przymierza tak jak tu. Niebywałe. Nie wiem, jak tego się nauczyć. To muszę gdzieś temat rozpoznać, ale to myślę, że chyba trzeba się uczyć, nie wiem, z jakimś laserem, żeby się nauczyć. Jakaś pamięć mięśniowa, ale to już trzeba mieć swoją broń, pewnie do jednego pistoletu się przyzwyczaić, to wtedy może jest szansa, ale nie wiem, w jaki sposób się to robi. No podziwiam gości, co tak umieją zrobić, bo no bo ja nie potrafię, na razie przynajmniej. Jak przyceluję, no to trafiam tam, gdzie trzeba, ale jak nie przyceluję, no to przecież kosmos, to wszystko może lecieć. Dobre, co namacalne! O tym mówiłem. Na 100 nie w czarne zaledwie poszło 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli 91 poszło w czarne. Się wyrobiłem, muszę powiedzieć, naprawdę. Strzelec wyborowy, co tu dużo gadać. Właśnie o tym mówię. Kościół strzela z każdej możliwej pozycji. Nieprawdopodobny ziomek, przysięgam. Gotowa na poszukiwanie wiosny? Tak? Wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko co? Właśnie to, za 800 metrów jest dopiero zwężenie, a już tu kor stoi. Czujesz fazę? Że ludzie się zniechęcają do jazdy na suwak, ja pierdykam, to jest takie proste. Raz z jednej, raz z drugiej, raz z jednej, raz z drugiej. To nie musi albo wjechać 10, albo się muszą wpychać wcześniej, ja pierdykam. Do końca pasa, jeden z jednej, jeden z drugiej, jeden z jednej, jeden z drugiej. Wszyscy są zadowoleni, idzie, nikt nie kombinuje, bezpiecznie, miło. Czy kiedyś się społeczeństwo nauczy? Uczyli ci tego na prawie jazdy? Powiedz mi, Kasandra, uczyli ci tego na prawie jazdy? Nie. I właśnie to jest przyczyna. Ale? Ale parkować się nauczyli. Nie. Nie? Nie. Czego cię nauczyli? Testów rozwiązywać. Jakie wymiary ma tablica rejestracyjna? No właśnie, tablica rejestracyjna. Gdzie jest płyn hamulcowy? No to akurat istotna kwestia, chociaż teraz te komputery wszystko powiedzą. Ale tu no niestety nie dają goście rady, no to jest takie gdzie proste. Patrzeć w lusterko i gdzie skręcać, ile obrotów kierownicą, jak pachołek widzę w lusterku wstecznym. Jak to ile obrotów kierownicą? No tak uczą, Marcin, no co ty? Z jakiego ty świata jesteś? To jeszcze bym prosił o jeżdżenie na suwak, żeby uczyli, to będzie nam wszystkim lepiej. Jednego wpuszczam, jeden za mną wjeżdża. No po prostu to jest takie proste, no. Nieuchwytna utrzy regulat. Wychodziła calo. Calo? Calo, tak śpiewali tam. Czas minął, co nawywijałeś już nie wróci. O, 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 o. Ja bym ci to proponował. Mniamuśny. To jak ona się nazywa? Kajzerka, wege kajzerka, rumsztyk. Rumsztyk jest moja rekomendacja. Tak? No. Dobra, no to ja wezmę rumsztyk, a to co? Ja też wezmę ale rumsztyk. Ale ta jest fajna też. No. Zapytamy, czy w ogóle są rumsztyki, może się okaże, że nie ma, patrz jakie tu są. Czy to są tylko na wystawie? Tak, nogę to skurczę. Nie do jedzenia. W nagrodach można mieć. Jaki to jest? To jest akurat Ariete. Odkurzacz robot, Evolution Robot 27. Podrabiany Xiaomi, tak mówisz? Tak. No ale ja nie zbieram punktu. Czemu chciałaś łagodny? Masz pokaż. Taki poczuć? No, też mam. No powiem ci, że jak na te burgery z CPN-u. CPN-u. Orlen to poniekąd CPN. Trochę tak. Wygląda to nieźle, jak właśnie pachnie. To panie, to ja mam dużo roboty z tym, bo to jest takie pracochłonne w wykonaniu, muszę przyznać. Ale dobre. Chcesz sobie pikantnego spróbować? Mhm. Królewsko. Pikantny, dobry. No już to kiedyś... Lepszy pikantny nawet dla tych, co nie lubią pikantnego. Już to kiedyś testowałem i naprawdę było niezłe. Nie wiem tylko czemu. Na tym Orlenie, znowu sobie screenshota zrobiłem, niech to cholera. Usuń zrzut ekranu. Chodzi klimatyzacja, ja piernicza, jest zimno. Dla bywalców. Jak zmarzłem, matko kochana.
fajne te kanapki, burgerowe takie. Znaczy, bo trochę za suche była taka ta bułka, mogła być trochę bardziej miękka. No mięso jak mięso, mrożone, no pies pomielony razem z budą, jakby co niektórzy powiedzieli. Także nie można się spodziewać, ale powiem wam, że fajnie to wygląda, bo no mięso przyjeżdża zmrożone, pani wrzuca go do jakiejś tam maszynerii, która je podgrzewa, czyli pewnie tak jak w standardowych fast foodach. Bułeczkę sobie przekrawa, czyli ona nie wysycha w środku. Plus ma takie świeże dodatki jak w tym, w Subwayu. I dorzuca te pomidorki, sałatki, inne różne dziwne rzeczy. No CPN całkiem spoko, nie? Tak, przyzwoite, można zjeść. Można... Lepszy jest oczywiście ostry. Nawet dla ludzi, co nie lubią ostrego. Tak. Lepszy jest ostry. Duża górka i proszę bardzo, wszystkie belki mi się nadawały. Pierwszy raz chyba w życiu to widzę, albo może drugi. Ale no mów, co robisz? Ryż, po meksykańsku. Pikantny? Pikantny. A to nie trzeba było go najpierw gotować? Nie, właśnie nie. Bo to tak, jest tak. Zawodowiec, a ja tutaj widzę, wątpię w jakieś te... Nauczę się czegoś nowego. Takie rzeczy, żeby w domu zrobić? Tak. Jestem strasznym lajkonikiem, muszę przyznać.